Ze studia Charyzma wita Państwa Piotr Ciesia. Dzisiaj z naszą kamerą jesteśmy w szczególnym miejscu. Za nami są mury, jest brama. Razem ze mną jest Kazimierz Nowicki, którego Państwo mieli okazję poznać w poprzednim programie. Co jest za tymi murami? Za tymi murami są ludzie. Po prostu ludzie, tacy jak my. Tacy, których serca biją, mają myśli, mają pragnienia. Po prostu ludzie. Ludzie, którzy potrzebują. Potrzebują zbawienia, potrzebują Jezusa. Ludzie, którzy potrzebują miłości. W takim razie zapraszam, aby Państwo razem z nami towarzyszyli nam w tej podróży i zobaczyli, co dzieje się ciekawego poza murami. Pan dał mi życie, aby mógł żyć, lecz ja wciąż grzeszyłem i szukałem rzeczy złych. Kiedy Pan spojrzał na mnie i na mój grzeszny świat, i ja zapłakałem, żałując rzeczy złych. Bardzo serdecznie chciałem Was przywitać dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że jeżeli Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I to słowo jest tutaj dzisiaj na czasie. Pomimo tego, że tutaj są kraty, pomimo tego, że tutaj są klucze, pomimo tego, że tutaj są grube mury, jesteście prawdziwie wolni. Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, są prawdziwie wolnymi. Wyznanie w czasach apostolskich brzmiało tylko: Jezus jest Panem. I takim zdaniem chcemy rozpoczynać naszą dzisiejszą społeczność i modlitwą. Proszę, abyście powstali, drodzy moi. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci, Panie mój, że możemy się w Twoim imieniu spotykać tutaj dzisiaj. Dziękujemy Ci, Boże mój, że przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, możemy dostępować Twojej łaski. Boże mój, dziękujemy Ci za Jego krzyż i zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj obecny, Panie mój, i chcemy dzisiaj się cieszyć i radować na tym miejscu.
Panie mój, Ty powiedziałeś, że jeżeli Twoich przykazań będziemy przestrzegać, radość nasza będzie pełna. I chcemy dostępować tej radości i mocy Twojego Świętego Ducha w naszym życiu. Niech będzie błogosławione Twoje imię. Panie mój, dziękuję Ci za tych zgromadzonych tutaj. Panie, Ty powiedziałeś, że tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w Twoim imieniu, Ty jesteś. Ojcze, spójrz, ilu ludzi dzisiaj jest w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że możemy otwierać usta do modlitwy. Dziękujemy Ci za to, że możemy Cię wielbić i wywyższać Twoje święte imię. Panie, niech będzie błogosławione Twoje imię tutaj pomiędzy nami. Jest napisane, że we krwi jest życie. We krwi jest życie. Bóg w swoim słowie wielokrotnie mówi o wartości krwi. Mówi, czym ta krew jest. Mówi o tym, co człowiek powinien czynić z krwią. Biblia w Starym Testamencie wspomina o tym, że krwi nie należy spożywać. Ale ta Biblia też mówi o tym, że przebłaganiem za grzech jest wylanie krwi. I gdybyśmy czytali Stary Testament, fragmenty mówiące o krwi, to tam jest taki opis, że zabijano zwierzę i jego krwią pomazywano niektóre miejsca. I to było znakiem, że winy narodu izraelskiego były zapominane. Że Bóg, patrząc na tą ofiarę, na ten obraz krwi, jakby zapominał o tym, że ludzie
grzeszą, wykupieni drogocenną krwią. Ty, ja, jesteśmy wykupieni krwią jedyną w swoim rodzaju. Jest to krew szczególna, bo nie jest to krew zwierzęca. Nie jest to krew zwykłego człowieka, ale jest to krew samego Boga. Jest to krew Jezusa Chrystusa. Wasze grzechy były jak szkarłat, to w jednej chwili zostaną wymazane, oczyszczone. O tym mówi rozdział 7 objawienia Jana, werset 14. Wy zostaliście oczyszczeni. To tak jakby wyprani, wybieleni we krwi baranka. Droga, cudowna krew. Krew, która daje nowe życie. A wreszcie krew, która daje człowiekowi pokój. O tym mówi nam list do Kolosan w rozdziale 1, w wersecie 20. Pokój przez krew. Na imię mam Staszek. Przyszedłem do zakładu karnego na 4 lata, ale również tak jak Wojtek otrzymałem przepustkę 10-godzinną i w trakcie tych 10 godzin narozrabiałem na następne 4 lata. No moje drogi były takie same, niczym się właściwie nie różniły od innych skazanych. Z Jezusem Chrystusem spotkałem się dopiero tu w zakładzie karnym. No i praktycznie dopiero zaczynam z nim żyć, dopiero go poznaję, bo na wolności nie było czasu i nie było z kim porozmawiać na ten temat. Na imię mam Zbyszek i ja chciałbym również powiedzieć parę słów o tym, co znaczy dla mnie Jezus, kim jest dla mnie Jezus, co wniósł On w moje życie, jak wiele w moim życiu zmienił. Ale zanim o tym powiem, chciałbym troszeczkę parę słów powiedzieć o tym moim życiu przeszłym, o tym życiu, które miało miejsce przed spotkaniem Jezusa. Właściwie hasłem w tym czasie mojego życia były słowa pewnego człowieka, który powiedział, że jestem za młody na to, żeby umrzeć, a za stary na to, żeby żyć. I w tym czasie, w czasie tego mojego życia charakteryzowało się to głównie tym, że nie miałem żadnej nadziei. Było to życie totalnie bez sensu, bez wiary w cokolwiek. I w tym czasie byłem zupełnie wyzuty z wszelkiej moralności, z wszelkich pragnień, z wszelkich marzeń. Nie potrafiłem sobie wyobrazić czegoś, o czym mógłbym marzyć, do czego mógłbym dążyć, czego mógłbym pragnąć. I ten stan trwał do czasu, kiedy spotkałem Jezusa. Ale zanim się to stało, musiałem doświadczyć wiele złych rzeczy. Musiałem szukać tego wszystkiego w narkotykach, w alkoholu. Było to życie naprawdę na samym dnie moralności i było to coś, co kiedy dzisiaj o tym myślę, naprawdę był to koszmar. I kiedy postanowiłem, że muszę coś zmienić w swoim życiu, przede wszystkim wiedziałem, że muszę w coś uwierzyć, że musi być coś, do czego chciałbym dążyć. I szukałem, naprawdę szukałem gorliwie w różnych religiach, w różnych wyznaniach, w jakichś światopoglądach. Niestety nie potrafiłem znaleźć w niczym satysfakcji. Ale Bóg widział moje serce. Bóg widział, że pragnę, że potrzebuję doświadczać czegoś głębszego, czegoś naprawdę, co ma sens. I wtedy na mój krok On zrobił tysiąc. On,
On objawił mi się w Jezusie Chrystusie. Wniósł naprawdę radość, której nie doświadczałem, której na próżno szukałem. On stał się dla mnie nadzieją. Nadzieją na to, że życie naprawdę może mieć sens, że może być jakiś cel. On jest dla mnie tym celem i naprawdę pragnę go doświadczać coraz głębiej i coraz bardziej. Od normalnych skazanych jest rzadko po prostu usłyszeć te słowo: dziękuję, przepraszam. A co jest właśnie na codziennym porządku dnia od skazanych właśnie tych wyznaniowych? Po prostu kultura ich obycia i w ogóle nawet sama dyscyplina zewnętrzna, wewnętrzna w celi, zresztą co można było zauważyć przy wywiadzie, no w porównaniu z innymi to jest 100%. Chciałem powiedzieć, że kiedyś, kiedy byłem na niepowrocie, dostałem przepustkę, ktoś mi tu zaufał, ludzie mi zaufali i poszedłem za drugą stronę muru i nie wróciłem, po prostu nie wróciłem, bo uważałem, że tak będzie może lepiej, chciałem być wolnym człowiekiem. Jednak kiedy spotkałem tam na wolności, na tej wolności za murem, kiedy spotkałem ludzi zwiastujących Jezusa Chrystusa, oni powiedzieli mi o tym, co Jezus zrobił w ich życiu, co uczynił w ich życiu, także i ja to przyjąłem do swojego serca. Ja wiem, że od tamtego czasu zaczął się taki proces w moim sercu, tylko już wtedy zacząłem tak spoglądać na wszystko, na ludzi, którzy idą gdzieś objęci razem, gdzieś mają jakiś cel, jakiś dom, oni się może kochają, ja nie wiem. I zaczęło mi brakować właśnie takiego związku, jakiejś rodziny. Byłem na nabożeństwie w Cieszynie wraz z moim bratem, z Adasiem, i tam przyjąłem Jezusa Chrystusa. Tam zrozumiałem, że w zasadzie to moje życie to jest takie do niczego, to, które było poprzednio, takie puste, bez celu. I postanowiłem sam wrócić do więzienia. Przyszedłem, zapukałem do bramy, ponieważ zrozumiałem, że nie można żyć w niezgodzie z prawem, będąc, przynależąc do Jezusa. Ja to wszystko wtedy jeszcze tak nie bardzo rozumiałem, tak nie pojmowałem wszystkiego dokładnie. Ten proces zaczął się od tamtego momentu, a kształtowało mnie Słowo Boże, to, co czytałem w Biblii, tu w tej celi, na spotkaniach zielonoświątkowych, tutaj w naszym zborze więziennym. I dzisiaj wiem, że naprawdę byłem nieszczęśliwym człowiekiem. Teraz jestem radosny, teraz mogę pochwalić się naprawdę tym, że w moim sercu Bóg mieszka, że ja naprawdę mam cel. Dziękuję Bogu za to, że mam cel, bo ten cel pozwala mi teraz żyć inaczej. Doświadczyłem, jak bardzo ja byłem winny w stosunku do innych ludzi, jak wielu ludzi oszukałem, skrzywdziłem, i to jest... Ja szukałem po prostu, można powiedzieć, w moim życiu jakiegoś autorytetu. Nie znalazłem go. 13 lat wychowywano mnie w zakładzie karnym. 13 lat, można powiedzieć, że ta resocjalizacja, która była, w której ja uczestniczyłem, to nic mi nie dało. Bo ja po prostu nie rozumiałem, czego ludzie ode mnie chcą. Ja nie widziałem autorytetów w tych ludziach. Oni mi wiele rzeczy mówili, a sami robili źle. I kiedy się nawróciłem, kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, zrozumiałem, że Jezus Chrystus, że on jest tą miłością, której ja szukam. On mnie nigdy nie mógł zawieść i nigdy mnie nie zawiódł do dzisiaj, bo modlitwy, które ja w modlitwach o co prosiłem, to wszystko zostało mi dane. Mój tata się ze mną pogodził. Modliłem się o papierosy. Papierosy odeszły ode mnie i to stało się naprawdę nagle i bez żadnych problemów. Ja od 2 lat już nie palę. Od 2 lat nie przeklinam. Od 2 lat nie muszę pić. Ja teraz, kiedy wróciłem z tej przepustki właśnie... To się wiązało z pewnymi konsekwencjami. Ja nie mogłem już więcej uczestniczyć, znaczy wychodzić na te przepustki, ponieważ zawiodłem administrację, ale jednak po modlitwach, jednak po tym wszystkim, myśmy tu razem na tej celi prosiliśmy Jezusa Chrystusa, żeby On zaradził, żeby pomógł. I na drugi dzień po tej modlitwie nasz wychowawca, który jest tu w oddziale, powiedział: Wojtek, słuchaj, ja ci jednak podpiszę to, napisz prośbę i tak będzie. I ja mówię: chwała Panu, no chwała Panu, bo od tamtego dnia chodzę. Teraz chodzę i wracam i czuję radość, kiedy, taką samą radość, kiedy wychodzę i taką samą, kiedy wracam. Bo wiem, że wracam na świadectwo dla wielu innych ludzi, że Bóg faktycznie zmienia. Zmienia każdego z nas, jeśli tylko chcemy. W sumie jestem 5. raz w więzieniu. Przyszedłem tutaj do więzienia i przyjechałem też po niepowrocie, bo na niepowrocie z przepustki byłem po śmierci konkubiny. No i tak wszystko straciłem. Nie miałem żadnego sensu w życiu. Zacząłem chodzić na spotkania zielonoświątkowe i początkowo zacząłem chodzić tam tylko i wyłącznie w celach towarzyskich. I kiedyś byłem bardzo takim kibicem wielkim. I w tym czasie była olimpiada w 92, ale był też takie seminarium z braku poznania, że ginie lud. Ja na tym seminarium byłem i przyjechał taki brat i mówił, nauczał. I on mówił moje życie. Ja zrozumiałem, że ja... Muszę to wszystko zmienić, że ja nie mogę być kierownikiem swojego życia, bo ja jednak swoje życie prowadziłem źle. I postanowiłem oddać życie Jezusowi. Od tamtego czasu Bóg oswobodził mnie z wielu
niewoli, bo byłem zniewolony przez kłamstwo, bardzo kłamałem, bardzo dużo papierosów paliłem i wiele, wiele innych rzeczy i to wszystko ode mnie odeszło. I mimo to, że na przykład na przepustkę nie mogę jechać, bardzo się cieszę, że oddałem życie Jezusowi. Amen. Amen. Kiedy przyjdziemy do Jezusa, to już wszystko będzie takie proste, takie łatwe i takie, już tylko będziemy leżeć. Bo to jest życie bardzo odpowiedzialne. Mamy być świadectwem, mamy być tacy, jakimi Jezus chciałby nas widzieć. I kiedyś Bóg powiedział do Jezusa: bądź taki, nie bój się. Nie bój się, bo wokół ciebie jest pełno niebezpieczeństw, wokół ciebie czyha pełno zasadzek, a diabeł chodzi jak lew leczący, tylko się nie bój. Nie bój się, ja będę z tobą, zawsze i na każdym miejscu. I my chcemy teraz wam zaśpiewać właśnie taką pieśń, nie bój się.
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.